Siema, hejos, nie ma to jak grzebać przy skuterku. Dzisiaj kolejny dzień i grzebiemy. Ja jestem już usmarowany, mam klucz do świec i idę wykręcać starą świecę, bo odebrałem nową fajkę. Widz przywiózł mi sprężynki, Tomek, dzięki Tomek. Ale chyba nie będą dobre, bo to są do 150. Siema, byku. O, dzisiaj na bogato, grube spodnie. Możemy pokazać te sprężynki, gdzie one są. Tu. One nie będą pasować, bo to są... Jest opisane. MKB, booster, MBK, to jest jak Yamaha, to jest do dzwona, sprzęgła 105, 107 mm, a tu jest chyba 134, 130, czy to jest do małych skuterków, do zabawy. Tu mam świecę NGK no i faję, weź rozpakuj tą faję. Jaki kolor wziąłeś? Różowy? Nie wiem, nie patrzyłem na kolory, nie? Chciałem tylko 90 stopni, żeby była. No i jest. Gdzie ta świeca? Wow. Nie wkręcałem jej mocno wcale. No ale zobacz, dał ci inaczej niż było, nie? To znaczy? No bo dał ci z łebkiem, no. Świecę też dał na łebek, a było wtedy tylko na sam gwint. No dobra, dał to dał, jest to jest, bo to nic nie zmienia, ale dał inną niż była, nie? No dał inną. Bo jest, widzisz, na duży łeb, a tam no było tak, na mały, no to ale i, no działa, działa. No to i dobrze. Faję zmieniamy. Tu nie ma dużego, długiego kabla. Daj, pomogę ci. Czemu mnie nie poprawiasz? Dobry był ten film, oglądałem rano, że zamówisz sprężynki sprzęgła, bo one dadzą, no dadzą mocy. Nie wiedziałeś, co dadzą. Nie wiedziałem jeszcze, co dadzą. No dadzą z dołu, z wyższych obrotów będzie tak, ruszał. Tak. Dadzą, może dadzą, może nie dadzą. Dadzą. Ale wiesz, że powstał filmik, jak jeździmy z Tomkiem tym Hero Puchem? Gdzie? No tu, po polu. Ale ty zrobiłeś? No. A Han, jestem, że ktoś o was będzie. Nie, no, my zrobiliśmy film. Przejdzie tak? A kto by miał zrobić film, jak nie my? Sąsiad to tylko belki lubi brać od nas z pola. No, nówka. Kto ja robił? Tapicer. Tapicer zrobił, czy kto? Ja! Co, jak tu zrobiłem, w 5 minut. Na ślinę. No, ty kurwa, głupi jesteś. Na ślinę. Ty, jeszcze czegoś nie zauważyłeś. Oskar! No tu. No, dobra. Ale to porysuję cię, gdzie dzyndzało. Nie porysuję. To słuchaj, to tak szybko zasuwa ten skuter, że to zawsze będzie tak. A, to naklejkę nakleić, co ja porysowałem. No, tak. No ja nie, ale może chcesz kupić. Nie chcę. Nie? Drogie, nie? Nie, no nie będę. Ale dużo by dał. No, dużo by dał, ale zobaczymy jeszcze z tymi sprężynkami. Ta, i dyszę paliwa, nie? No słuchaj, jak Tomka wymiotę, to już mi starczy. Ale to dużo by dał. Gaźnik, tam jakbyśmy taki minimum z 25, z 20, 20,5, to dużo by dał. No ale ile? 550 takich gaźni. Ten, a tamten z 800. No wiesz, można by było używkę kupić, nie? No ale ja nie chcę używki. No ja wiem, to jest, wiesz, potem... Do takiego sprzętu używkę brać, nie? No potem iglice powalone, posrane, wszystko no, trzeba kupić. Wszystko kupić, nie, to nie ma sensu. Potem nie wiadomo, czemu nie chodzi, a wiadomo, bo gaźnik był używany jakieś do dupy, nie? Chyba, że ktoś chce nam w prezencie dać. No. To przyjmiemy. Potem mi mówili, że mógłbym kupić tą świecę irydową, wiesz? Widziałem, ale to nieprawda jest. Nieprawda, nie? Bo na przykład do skuterów wodnych, gdzie jest duża moc, to niektórzy mówią irydowe, bo lepsze, a dużo osób mówi, nie bierzcie tych irydowych. Ja mam wkładzie irydowe, no kupiłem. Też słyszałem takie opinie. A ja miałem wkładzie irydowe, no to już kupiłem, bo nie wiedziałem, jaka ma być, nie? No. Palimy. Palimy. Dzień. Czyli NGK faja. I świeca. To nie jest NGK faja chyba, czy jest? NGK. A, jest. Tak, NGK. Majster w akcji. Nie ta. Na gaśniku. Ale słabo dokręciłeś, majster? Nie. Tak. Też czas z wyczuciem, żeby gumy nie przecięło, nie? No. I teraz z drugiej strony musisz teraz iść i zrobić skróćca. Jaka fajna robota to jest.
to co ja tutaj lubię najbardziej, bo tu nic nie widać, ale trafiłem. No i czy tu będzie, i teraz uważaj, bo jeszcze patrz, tu jest, już ci wypada, pływak jest zabezpieczenie, nie? I on wtedy ci spadnie. Tam jest tylko taka... No widzę, jest, no. No możesz nawet dla... Dobra, tego... i teraz tak, to jest dysza główna, tak? W tej dziurce od spodu, pod tą dyszą, co tam jest? Tu? No poniżej tej głównej, co tam jest, jakiś otwór? No coś jest. Czekaj, przyświecę ci, co? Zobaczy, tam jest, no. To chyba będzie ta. Pokaż. Nie widzę. Jest, żeby śrubokręt wsadzić? Jest, nie? No. No to tamta będzie. To mniejszy śrubokręt. Musisz mniejszy bit wziąć, no. To może wyjmij ten pływak, co? Czy dasz radę? Dam radę. O, śrubokręt wszedł, ale on jest chyba... Za gruby? Za cienki chyba. Ale poczekaj. Żebyś nie rozwalił tego, bo tu nie wykręcimy. Idzie? Nie. No to weź... O! Poszło? Chyba poszło. Trzeba dopracować sobie śrubokręty. Idzie. Idzie chyba. Jest. No i pokaż co to jest. Weź to do góry. Trzymaj, zobacz co to jest. H50, tylko H50 to chyba będzie wysokość. No. H50, czyli pół centymetra. Nie, no to będzie centymetr, nie? No. Chyba, że to się liczy. H50 nie, to mi się wydaje, że to jest średnica. Tu... 0,5. No tak, tylko że jak ja szukałem tych dysz, to większych niż właśnie no bo... 45 nie widziałem. No zaraz poszukamy w internecie. No to idziemy szukać? Tak, ręce umyję od benzyny. Dobra. Także pomału, pomału, pomału. A patrzcie to. Zrobiłem sobie preruk. Oskar mi zrobił na drukarce 3D. Jest Black Opsa. Fajny mega. Tu otwór przewierciłem i... Nowa świeca, nowa fajka. Co się tutaj wyprawia? Teraz jeszcze dysza. Jedna i druga. Jak się uda zamówić i co jeszcze? I sprężynki. Komplet. I zamówiliśmy sprężynki, trzy rodzaje i dysze 125 i 138. Jeżeli chodzi o wolnych obrotów, dysze są tylko 50. Nie mogę nic innego zrobić, ale iglicę podniesiemy o jedno do góry. I powinno być też lepiej, więcej paliwa. No i tak, iglicę o dwa oczka daliśmy do góry. Tak, bo nie ma większych dysz wolnych obrotów. Jest no. 50, to jest największa, no. W sklepach mają. Nawet i tak była większa wsadzona, bo oryginalnie to była jakaś tam 40, czy coś, już ktoś wsadził większą. No. Już ktoś tu bawił się. Pewnie do tego wariatora, nie? Trochę już dało. Wymienił. Dobra, składamy. A my mamy zamówione sprężynki, trzy rodzaje i dwie dysze, 125 i 138. Tak. No. Dobra, składamy. Czyli paliwa dostaje więcej. Testy, czy ja dzisiaj testy zrobię? Tak. Dzisiaj, tak? Ja bym się chciał, żebyś się przejechał, sprawdzimy świecę jeszcze. Jaki to, no bo nowa świeca jest. Dobra, no to... No i zobaczysz, czy z dołu lepiej już. No, dobra. A jest mokro na dworzu, bo ja bym... A błotnik założymy, wiesz, bo nie chcę zakurzyć. To są dwie śruby tylko, ale będzie okej. Okay. Nie, no już sucho jest to. Czyli mały test, to idę po małą kamerkę, żeby wam nagrać, jak to po naszych modyfikacjach to się zmieniło. Czy zmieniło, czy nie zmieniło? Nie wiem. Pal. Gadżet. Co to jest? Paliwa nie było, bo gaźniku grzebaliśmy. Słuchaj, jak ci się to siedzisko niebieskie podoba? Ostre w dotyku. Ale kolorystycznie pasuje, nie? Może być. Agresywny wisior.
włączasz dawkę? Ale nie, niech się rozgrzeje, no bo reguluje się silnik na rozgrzanym. O to chodzi, patrz. Ja wiem. Tak. Przydusza to. Wiem. No dlatego powinien się rozgrzać. Wielki test! Szybciej w obroty wchodzi jakby. Już tak go nie zmula. Ale jeszcze zobaczymy, jak te dysze przyjdą i sprężynki. Pamiętacie, jak to było wcześniej, że on tak się tak było i dopiero a teraz? Tu stówki jeszcze nigdy nie miałem na takim krótkim odcinku. 8 dyszek miałem. Powtórzyć trzeba to. Znowu subwencja. Nie no, lepiej jest. Podnieśliśmy iglicę o 2 oczka, była gdzieś na środku. Takie przyspieszenie przy takim piździku to jest normalnie. A będzie jeszcze lepiej. Jest lepiej. Z dołu lepiej? No. Od razu masz. A jak sprężynki przyjdą, to dopiero będzie. O Jezu, to aż będę się go bał. A co, jeszcze lepiej przyspieszasz? No słuchaj, ty na tym kawałku tylko asfaltu stupę miałem. Już nie normalnie około 80. Nie? A tak do 80 miałem. Nie! Będzie różnica, jak te sprężynki założymy. No. To dopiero będzie. Nie? I to już będzie kiedy? W piątek, nie? Tak. Wrzuć go na luźnikę na chwilę, nie gasz. Tak było.
wylatuje, nie? Woda to musimy to wyczyścić. Jak będziemy robić sprężynki, to to też porobimy. Kapie woda. Kapie woda. Dobrze, że go na zlot nie wziąłeś. Zagotowałby się, nie? No tak, no ta woda by wyleciała cała przez tę drogę. Ale mi to niebieskie pasuje, wiesz coś? No takie za czarne to było, wiesz? To pasuje, takie skromne jest, nie jest... I nowe, przede wszystkim nowe. A skąd miałeś materiał? To z mojej starej Husqvarny 350. No faktycznie, one takie kolory blade miały. No, ale wiesz, jak to się natłuści jakimś środkiem do gumy, to koloru nabierze, będzie ładniejsze. Wstawiamy. Wstawiamy. To nara, hejos. Italjet górą. Dwusuwy. Co to? Co to? Co to jest? Awaria. Błotnik. Co? Błotnik. O co? Przecież przed chwilą tego nie było. Oddaj go na stópkę na chwilę. No przecież zgaszony, normalnie był wszystko. O kurwa. Kolejna awaria. A zakręć kołem. Ty, koło jest. Coś się odkręciło? O kurde. Zblokowało się. Ale kiedy? No przecież do końca chodził. No. Może się wariator odkręcił, czy coś, od tych obrotów? Ale koło się odkręciło, czy... Nie. Nie, no coś z napędem. Pasek nie zszedł, za mocno odkręciłeś. Nie może zejść pasek. No ale... No to będziemy musieli... I tak napęd ściągamy do sprężynek, to sprawdzimy. Kurde ty... No to chodź tą kapę ściągniemy. Tak, jak go odpalę. Nie odpalaj, bo jak pasek faktycznie się coś albo odkręciło, to jeszcze popierdoli frezy. Ale ja. Ale jakby to nie ma różnicy odkręcanie na nóżce, a bez nóżki, on tak samo wysoko na obroty wchodzi, nie? Coś się... Delikatnie dawaj, ściągniemy kapę, zobaczymy chociaż... Ale do środka wjedziemy. No, wiedź. Ale lipa. Zblokowane koło normalnie. Znaczy zblokowane nie jest, bo jedzie, ale tłucze i jest... Patrz, tu się pojawił taki luz, widzisz? A to luz taki był, wiesz? Tu był ten luz. Dziwne. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.